sobotę 27 maja 800-lecie wsi świętowała Ogrodzona. Nie zabrakło odsłonięcia jubileuszowej tablicy, przemówień, podziękowań, wprowadzenia sztandaru Ogrodzonej i części artystycznej. Wystąpiły przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej w Ogrodzonej oraz zespół pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej. Ważnym punktem programu było wręczenie wyróżnień zasłużonym dla sołectwa Ogrodzona. W dniu dzisiejszym świętujemy 800 lat Ogrodzonej. Z tej okazji przygotowaliśmy uroczystości tutaj na boisku szkolnym. W programie zaprezentowaliśmy występ szkoły podstawowej, dzieci ze szkoły podstawowej w Ogrodzonej, występ dzieci z przedszkola w Ogrodzonej. Teraz tutaj na scenie widzimy, przygotowuje się zespół pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej. My tak, jeżeli chodzi o program artystyczny, przygotowaliśmy tradycyjne wystąpienie. W dniu dzisiejszym odsłonięliśmy oficjalnie tablicę pamiątkową ufundowaną przez powiat cieszyński z okazji 800 lat w Ogrodzonej. Tablicę zamontowaliśmy przy wejściu do szkoły. Z tej okazji każdego dnia dzieci będą miały okazję przy wchodzeniu do szkoły przypominać sobie dzisiejszą okoliczność. W dniu 4 czerwca w Środowiskowym Ośrodku Kultury będzie oficjalnie otwarta wystawa Ogrodzona w starej fotografii. Przy okazji tej wystawy chcemy posadzić drzewko ufundowane przez powiat cieszyński. Będzie to symbol dla wszystkich mieszkańców. W dniu dzisiejszym zaprezentowaliśmy wykonany sztandar Ogrodzonej. Jesteśmy pierwszym sołectwem w gminie Dębowiec, które wykonało sobie taki sztandar z okazji 800-lecia Ogrodzonej. W dniu dzisiejszym tutaj mieszkańcy zobaczyli po raz pierwszy ten sztandar, a dodatkowo w czasie występu chcemy wyróżnić mieszkańców i działaczy samorządowych, którzy przysłużyli się tutaj dla rozwoju naszej miejscowości. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.